witajcie w finałowym odcinku serii Tajemnic i Ciekawostek GTA 3. Pewnie w tym momencie zastanawiacie się, co dalej dziać się będzie, jednak o tym dowiecie się stopniowo w tymże odcinku. Jako iż góral chce definitywnie odesłać mnie na emeryturkę, ja tanio skóry w tym odcinku nie sprzedam. Zacznę od tego, że mam jedną złą i dwie dobre wiadomości. Jak to zazwyczaj w filmach bywa, zaczniemy od tej złej, a jest nią znane chyba każdemu powiedzenie: to co dobre szybko się kończy. Niestety, ale to już ostatni odcinek, w którym wspólnie możemy wybrać się na wycieczkę do Liberty City. Wracając do wiadomości, pora na te dobre. Pierwszą z nich jest z pewnością to, że czekają już na was cztery ostatnie ciekawostki w tym odcinku. Drugą dobrą wiadomością będzie dla was zdanie: coś się musi skończyć, by mogło się zacząć coś nowego. Co by tu dużo nie pierdzielić, potrzymam was w małej niepewności do końca odcinka, a teraz zabieramy się za ciekawostki. No dobra, jako iż jest to ostatni odcinek, bez dobrego plakaciku obejść się nie może. Wybieramy się właśnie na parking tuż obok lotniska, gdzie znajduje się drobna i niepozorna budka, w której parkingowy grzeje swoje brudne dupsko dymając, to znaczy ściągając od nas opłatę za postój. Ciekawostkę nadesłała dla was Dagniesia22, za co już raz piąty wypada jej podziękować. Mały driftik i zabieramy się za wietrzenie budki parkingowego. Niech no ja dobrze celownik od mojej lufy przetrę. Jak mówiłem, nie ma mowy o braku spektakularności. Jest to jedyny taki plakat w całym GTA 3, a występuje on dopiero na skalę masową w Vice City. Idąc za GTA Wiki uwidacznia on panią lekkich obyczajów z grymasem bólu na twarzy i półnagimi piersiami. Już się chyba domyślacie, dlaczego parkingowy ma lepkie rączki do pieniędzy. Pora rozwalić szała z tego sutenera i zabrać się za następną ciekawostkę. Pamiętacie jeszcze ten śmieszny posąg z pachołkiem na głowie z pierwszego odcinka Tajemnic i Ciekawostek? Jeśli nie, to pora go sobie przypomnieć, bo kolejną ciekawostkę z nim związaną nadesłał spostrzegawczy Paynapofis. Przyglądając się teraz uważnie tafli wody, widać, iż tablica informacyjna znajdująca się na posągu odbija się bardzo wyraźnie. Spójrzmy zatem na pozostałe boki posągu. Najwyraźniej mamy tu bardzo ciekawy lustroodporny bohomas, który nie robi sobie nic z praw fizyki, nie odbijając się w wodzie tak jak powinien. Co by tu dużo nie mówić, chyba odnaleźliśmy graffiti zrobione przez wampira. Dobra, dość tego babrania się w bajorku, chyba umyłem te śmierdzące stopy. Jedynym dobrym rozwiązaniem na całe to zajście będzie wysunięcie stosownej petycji prosto z mojej wyrzutni rakiet. A! Ale urwał! Jeszcze tylko mały teścik ostatnio nabytego prezenciku od wujka Staszka i zabieramy się za dalszą część programu. Żeby inni mogli oglądać, inni muszą pracować. I nie mam teraz na myśli tutaj siebie, ale po raz kolejny Dagniesie22, która nadesłała mi następną wartą uwagi ciekawostkę. Najpewniej większość z was do tej pory nie zdawała sobie z tego sprawy, oglądając po raz enty intro GTA 3. Ghost Town, w którym kręcony był wstęp do GTA 3, jak się okazuje, nie jest tylko duchem ze względu na swoją niematerialność, ale także ze względu na bardzo dziwne zjawisko związane z samochodami. Gdy przyjrzycie się teraz uważniej, dostrzeżecie, że auta nie mają swojego kierowcy. Czary Mary Hocus Pocus, mamy teraz masę Ghost Riderów przejeżdżających przez dziurawe tekstury. Jeszcze raz gratuluję spostrzegawczości. Bierzemy się zatem za czwartą ciekawostkę. Patrząc na poprzednie ciekawostki, z pewnością powinno wam brakować już standardowej, porządnej zadymki. Co tym razem będzie naszą ciekawostką, dowiecie się śledząc wraz ze mną pomysł nadesłany przez użytkownika Gram w gry 89. Aby wszystko poszło jak należy, będziemy musieli zadrzeć, który to już raz nie pamiętam, ze stróżami prawa. Aby przyleciał im do pomocy helikopter, musimy wykręcić trzy gwiazdki, co nie będzie jakimkolwiek problemem. Teraz abyście się połapali, co i jak, w skrócie powiem, o co będzie chodzić. Gdy zobaczę naszego latającego ptaszka, przywitamy go odpowiednio w moich skromnych progach. Po jednym strzale z wyrzutni powinien paść jak minister Mucha na pytaniu o trzecią ligę hokeja. Ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. O, słyszę w oddali tego niebieskiego kulomiota. Pora na decydujące starcie. Teraz szybko posuwamy po gwiazdki, aby zbić poziom poszukiwania. To co teraz widzicie w oddali, to nieśmiertelny odlatujący zwęglony helikopter.
niemożliwe staje się możliwe. Pora pożegnać się z wami w plenerze soczystym wybuchem. Jesteśmy na chwilę w studiu, gdzie chciałbym serdecznie podziękować wam wszystkim za ten cały czas spędzony ze mną przed monitorami i za odkrycie tak ogromnej liczby ciekawostek. Aby się tutaj nie rozkleić, to pod koniec filmu zobaczycie ode mnie jeszcze mały bonusik, a teraz oddaję głos Gralowi, który powie wam o drugiej dobrej wiadomości. Do zobaczenia. Siemanko, witajcie serdecznie. Jak Klot wspomniał, zabieramy się za drugą dobrą wiadomość. To, co leci w tle, powinno być już dla was pewną podpowiedzią. Jeśli jeszcze nic wam to nie mówi, to pora na kilka słów wyjaśnień. Otóż nie żegnamy się z Liberty City i jego tajemnicami, gdyż już niebawem powrócą one w nowej, odmienionej formie. A wszystko to za sprawą Tony'ego Cipriani, który oprowadzi nas po mieście znanym z obecnych ciekawostek w nieco odmienionej jego formie. Tak więc, wszemi wobec, informuję was widzowie, iż tajemnice i ciekawostki z Liberty City Stories uważam za rozpoczęte. Szczególne podziękowania należą się Skorpionowi 583.pl, za którego sprawą udało mi się zemulować Liberty City Stories na PC-cie. Warto zajrzeć do niego, jeśli chcecie dobrze skonfigurować sobie emulator i również pograć i pomóc mi w szukaniu ciekawostek do nowych odcinków. Nie przedłużając, pora na end credits, w których podsumowane zostało kilka informacji dotyczących tajemnic ciekawostek z GTA 3.